Halo, halo, widzowie, witam, witam. W kolejnym odcinku z Księcia Persji, tym razem pokażę wam finał Zapomnianych Piasków. Poprzednio, z 2 lata temu, no, pokazałem finał, chyba tam nie było mówienia, nie było mojego audio, no nieważne. Ale pokazałem finał właśnie Piasków Czasu. Teraz nadszedł finał na Zapomnianych Piasków. Znaczy czas na finał Zapomnianych Piasków. Bo. Dobra. Chyba wszystko jest w porządku. Że lecimy. Tej. O. I think this is the tower we saw. The top will still be above the storm. I do not know what will happen when we get outside, but I think we are expected. Malik. You will make it easier on yourself if you think of him as Retar. It is all that is left now. I'll try to remember that. Ogólnie no to... Ta gierka przedstawia historię o piaskach czasu. Nasz główny bohater, książę Persji, wrócił do Persji i zastał swojego brata Malika, który miał właśnie problem z jakąś tam armią piaskową. Później on pokonał, no, znaczy my walczyliśmy początkowo sami z Rataszem, czyli takim dżinem, jednym ze zbuntowanych dżinów. Pokonał, ostateczny cios zadał właśnie jego brat. No i ten dżin tak jakby wszedł w ciało Malika i teraz będziemy walczyć właśnie z jego bratem, który już w zasadzie nie istnieje. W porównaniu do poprzedniej wersji gry, znaczy poprzedniej części gry, tutaj mamy właśnie... Co ja mam zrobić? No chyba, że się odbić. Chyba, że się odbić po prostu mam. No właśnie. Ale było. I teraz tu. 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 No i właśnie też tak jak w poprzedniej części musieliśmy dostać super mieczyk, żeby móc pokonać Ultra Bossa i jego armię. Teraz co? Jasny gwint. Aha, jestem upo. Właśnie. No i mieliśmy system ulepszeń mocy. Perku. Tak o. Tak wygląda. Między innymi dzięki temu mogą odblokować te umiejętności dodatkowe. No postanowiłem, znaczy w sumie kapnąłem się, że to może być finał. No bo nazwa tej misji, tego poziomu brzmi The Final Climb. Oh shit. No to coś to musi znaczyć, prawda? Kurde. Ale to będzie zamrażanie, odmrażania. Ja piernicze. Oh shit. No, dawaj. Teraz co? A, to jest ściana, której nie widziałem. Kurde. Nie, zarąbisty poziom, zarąbisty. Ale też ultra trudny, wbrew pozorom. Z
nie pomylmy się. Ej, nie, nie musisz. Oj, trochę za wysoko byłem, mogłem się. Dobra, zniżyć. Okej. Okay. Good. O, a propos. No, spinał głos. This storm is causing him to gain power. No, no i właśnie teraz mam na hitkę wszystkie te. O, w każdym razie mam umiejętność jeden z wielu. Ice Blast. Ja sobie mogę tak pomachać do przodu. Pojedźcie sobie jeszcze do szczup. Pewnie będzie dużo. Już się tracę ładunki. Musimy mieć średnie. Ciekawe. Dobra, malić. Zdejmy się później szybko. Czy jeszcze tej starczy, no to muszę najpierw im... Oj, odpegować starcie. To za mnie... Strasznie jest irytująca kamera, bo ja nie mogę sprawdzić dookoła, wiecie? Co jest? Oj, ała. O, wreszcie ładunki zyskuje, dobrze. O, gierarki. O, nie respi? No, bo... Czemu dobrze. Miał więcej XP. Bardziej proszę. Nie chcę nic zadawać. O, witam pana Ratasza. No trudno. Shit happens. O, no i patrzcie, i ogólnie to jesteśmy super kokie. Będziemy się tepać po ptakach. Sandpark. No i do ludku. Aha, to jest kolejny stopni. U mnie no znowu nie chce nic pomijać. Spodziewałem się chyba sęki. No kurde. Ja teraz nie weźmę. Chyba jak ja z tym będę walczył. Nie, więc na pewno finał nie budowali, bo czegoś takiego napięcie przed. Kurde, i tu trzeba być prosto na tym, dlaczego. To jest strasznie irytujące. Ta kamera czasami tak zmienia człowieka. Myli. Cisza. No i a my też mamy swojego Gina w mieczyku, dlatego jest taki OP. Oj. No to pokczep. Aha. Będzie podpalał. Super. Wyglądał inaczej. Teraz to jest. Dzięki. Aha. Jeszcze nie final battle. Bijemy się na kamieniu, tak? Super.
Ojej, nie. Nie te warki, mogę zmarnować. Piasku. Szczerze mi się jeszcze przydadzą. Kurde, ale się kibie. I've never seen a storm like this. I have. Once. Let's hope we can make it the last of its kind. Tak jak on się trzyma. A, to jest kruk. Sęp. Chodź. Kurde, chwila. Nie wiem, czy coś pojawi. Dobra, rzut. Boże, teraz? Nie. Pretty baby. A tak w środku. Co by sobie ulepszyć? Stone armor, heavy kick. Nie mogę. O kurde. Dobra, no to stone armor. Pyk. Gdzie mieć lepszy, lepszą zbroję. Oj, lepszą zbroję. Tak jakbym nie miał lepszych piasku. Już tak nie daje mi z tego za dużo. Pięknie, jeszcze długo tak. Dajcie mi ratusza. Proszę. Oj. Nareszcie? Bo tak. Yes. Oh, what happened? The army is draining my magic. You may have trouble. Teraz pójdzie na wszystko. I gave you. Well, I wasn't expecting Ratash to make this easy on us. Do you see the seal on his chest? That is where you must aim. Couldn't you pick somewhere a little easier to get to? Ja już myślałem, że wiem tyle. Delikatnie. O, teraz. No właśnie. Yeah.
Okej. Okay. Mogę używać tylko tych swoich mocy. Dobra, bez cofania czasu. Mogę mrozić, o dziwo. Ale nie cofać. Nie wiedziałem, kiedy mamy zaszczyt, wiecie, na medalu. Tylko tyle sprawdziłem. Upobym znowu przez pół godziny. Czekaj. Coś się stanie. No to tak. Muszę pamiętać, że jest 3-3. Mero to jest armor. No, chodź lekarz. Zakończmy to szybko. Oj, tak, podwójne. Tak, nie lekarz. Nie sięgnąłem, dobra, sięgnąłem. Poza. O, połowa, co teraz? O kurde, nie podobało mi się to, że nie miał jakieś pioruny w oku. Palpatine powraca, tak? Gimmy medalion, dobrze. Co teraz? Znowu? No nie, no zaś ten. Ej, zbieraj. Tak nie znali. Becie Jorati Bomo Sobat Mikoni. What is he saying? Talks. Lies. Okej. Koniec rapasz. No, nie ma się. Nie ma się. Tyciu. Okej, teraz się muszę jakoś widzieć, tak? To miało być czas. I could feel it taking over my body, but I could not stop it. I was a prisoner. Malik, I'm sorry, I didn't... I am the one who should be sorry. I did not listen to you, and you were right. You saved us. I'll get help. No, it's too late for me. But tell our father, I said... You will be as mighty a leader as King Solomon himself. Malik! There's a tush. To tyle. Ale tak szczerze, jak już wiedziałem, kiedy uderzać. Nie byłem pewien, czy jest na tyle blisko, że faktycznie tego dosięgnie. Chciałem ryzykować hitem. Zapomnijmy te napisy. Wróćmy do...
though it left its mark in the crumbling stone of the palace walls. I found the sword where it had fallen from Ratasha's body. The metal was cold in my hands. I spoke Razia's name, but there was no answer. I returned the sword to the underground city. It seemed right that Razia should be left in the city she called home. And I could not bear to keep the sword with me. With the city secure in the hands of Malik's advisors, I begin the most difficult task of all. I must return to Babylon to tell our father what has happened. I na tym będzie polegać kolejna gra. Dobra, dzięki za uwagę i cześć.